Dzień dobry, Katarzyna Liczna. A moim i Państwo gościem jest pan Grzegorz Mankiewicz, członek Rady Wojewódzkiej SLD i szef klubu SLD w Radzie Miasta Kędzierzyna-Koźle. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Zacznijmy może od tych najnowszych informacji bezpośrednio z partii. Pozmieniało się trochę na opolskiej arenie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest nowy szef. Pan jakie widzi ku temu dobre informacje, w którą stronę teraz SLD pójdzie? No ja myślę, że w tej chwili będzie przede wszystkim zmiana kierunku działalności SLD bardziej pod kątem prospołecznym. Nowy przewodniczący gwarantuje to, że będzie miał więcej czasu, by poświęcić ten czas na rzecz województwa opolskiego. Były przewodniczący, pan poseł Tomasz Garbowski, no z racji tego, że jest posłem, tego czasu miał trochę mniej i popełnił kilka błędów. Dlatego delegaci na ostatnim zjeździe uznali, że należy zmienić przewodniczącego i co prawda niedużą ilością głosów, ale został wybrany inny przewodniczący. Pana zdaniem, pan Piotr Woźniak, w czym jest lepszy od pana Tomasza Garbowskiego? No przede wszystkim będzie miał więcej czasu. Ma też doświadczenie samorządowe, bo jest radnym powiatu nyskiego. Ma też przygotowanie merytoryczne pod kątem wykształcenia, bo jest doktorem nauk ekonomicznych i ma taką dosyć szeroką wiedzę, a tak naprawdę czas zweryfikuje, czy to była dobra decyzja, czy zła. Te błędy, o których pan wspomina, które miał popełnić pan poseł Tomasz Garbowski, są na tyle dyskredytujące? To są błędy, które zostały powielane przez dłuższy okres czasu. Dlatego nie chciałbym mówić dokładnie, wyliczać tych błędów, bo jest to wewnętrzna sprawa organizacji. Natomiast te błędy skłoniły delegatów na zjeździe, by dokonać tej zmiany. Przejdźmy zatem do spraw dotyczących już bezpośrednio Kędzierzyna-Koźla, w związku z tym, że zasiada pan w Radzie Miasta. No może tak z brzegu, sprawa krzyża. Wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że decyzja podejmowana była nielegalnie, bo głosowanie było tajne. Jak pan się do tego ustosunkowuje i czy faktycznie można to nazwać pewnego rodzaju kompromitacją radnych miejskich w Kędzierzynie-Koźlu? W ogóle sprawy światopoglądowe podnoszone, obojętnie czy to na szczeblu Rady Gminy, czy Sejmiku, czy Sejmu, nie powinny mieć miejsca. To są rzeczy, które trzymamy we własnych sumieniach i nie powinno być głosowania nad tym, czy powiesimy w sali obrad krzyż, czy jakiś inny symbol. Mi osobiście krzyż nie przeszkadza, ale jestem zwolennikiem zdecydowanego rozdziału państwa od kościoła. I tak powinno być. I nie tylko w urzędzie, ale w każdej instytucji publicznej. Ja po prostu obawiam się, że przyjdzie inny związek wyznaniowy i zdecyduje się powiesić swój symbol obok krzyża. I może się tak stać, że obok krzyża będzie wisieć gwiazda Dawida, Budda, Dalai Lama. No, symbolów religijnych jest bardzo dużo, a chyba nie o to chodzi. Sumienie, wiara to jest indywidualna kwestia każdego z nas. I to powinno być w swoim sercu. No właśnie, ale radni jednak postanowili podjąć dyskusję na ten temat, postanowili zabrać głos w tej sprawie i postanowili zagłosować, ale tajnie, utajniając swoje zdanie na ten temat. Pan myśli dlaczego? Ja myślę, że decyzja o głosowaniu tajnym radnych wynikała z tego, że radni, którzy zasiadają w Radzie Miasta, nie chcieli pokazać swoich preferencji, jeżeli chodzi o wiarę. Proszę zwrócić uwagę, że w Radzie Miasta na 23 osoby, tylko parę osób, 4 osoby jest z lewicy, pozostali radni to są radni prawicowi, radni Platformy, radni Komitetu Tomasza Wantuły, radni PiSu, a jednak wynik było, ile dobrze pamiętam, 10 do 11 za tym, żeby ten krzyż powiesić. Jedna osoba z SLD nie głosowała, bo uznała, kolega Jagiełło uznał, że on w takich sprawach nie będzie głosował, bo to nie powinno być głosowane. Ja się z nim zgadzam, ale gdyby on wtedy zagłosował, to by uchwała nie przeszła i dzisiaj nie byłoby zaskarżenia i wyroku sądu administracyjnego. Pana zdaniem to powinno się skończyć właśnie na tym wyroku, czy radni, tak jak pan obserwuje ich postawę, będą się jeszcze odwoływać? Znając obecny skład rady, ten prawicowy skład rady, to na 100% będą się odwoływać. Mam nadzieję, że jednak zrozumieją, że nie ma sensu, bo najprawdopodobniej przegramy. Kolejna sprawa, ostatnio dosyć głośna, Kędzierzyn-Koźle.
no nie można powiedzieć, że stracił inwestora, bo tego inwestora tu jeszcze nie było, ale była duża szansa na to, że hinduska firma zainwestuje no, prawie miliard złotych. Pana zdaniem, dlaczego przegraliśmy? Kędzierzyn Koźle nie ma odpowiednich warunków? Warunki mamy. Bolączką Kędzierzyna Koźla w tej chwili, a zwłaszcza Pola Południowego, to jest jeszcze brak infrastruktury związanej z połączeniem Pola Południowego z autostradą. Natomiast w perspektywie było właśnie przygotowanie łącznika, tak żeby spokojnie i swobodnie można było dostać się do autostrady. Ale planując takie inwestycje, każdy inwestor robi sobie analizę rynku i otoczenia, w jakim ma funkcjonować. I po tych informacjach, które, po tych zgrzytach, które wyszły pomiędzy panem prezydentem Wantułą a panem starostą Widłakiem co do opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów i upublicznienie tego, to dla mnie to była zabawa dwóch panów w piaskownicy jak dzieci. Nie potrafili się dogadać. Takie sprawy to się w zaciszu gabinetu rozmawia. Ja miesiąc wcześniej chciałem złożyć interpelację na Radzie Miasta, jeżeli chodzi o Pole Południowe. Pan prezydent poinformował mnie, w ogóle o Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy. Pan prezydent poinformował mnie, że mi się wstrzymał, ponieważ prowadzone są rozmowy z inwestorem, który może zainwestuje w naszym polu południowym. Oczywiście wstrzymałem się i interpelację schowałem do szuflady, bo to mogło zaszkodzić. Każdy negatywny sygnał dla takiego inwestora tylko i wyłącznie świadczy o tym, w jakim miejscu będzie miał swoją fabrykę, swoją inwestycję i jak to w przyszłości może wyglądać. Niestety, według mojej oceny, nasze władze dały ogromną plamę i to nie jest ważne, czy ta informacja przeważyła, że inwestor się wycofał z Kędzierzyna, czy nie. Bo być może lobby województwa dolnośląskiego było większe. Najprawdopodobniej tak było. Ale jesteśmy ludźmi dorosłymi. Pan prezydent jest człowiekiem dorosłym i powinien wiedzieć, i pan starosta, i powinni wiedzieć, jak się zachować w takich sytuacjach. Ale to przykład tego inwestora. Póki co Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy funkcjonuje od kilku dobrych lat. Ten teren leży odłogiem od kilku dobrych lat i nic się nie dzieje. Myśli pan, że po tym, kiedy faktycznie już uda się załatwić sprawę z ulicą Naftową, z dojazdem, czy wtedy mamy dużo większe szanse, czy wtedy ten inwestor może się pojawić w Kędzierzynie-Koźlu? Ja osobiście uważam, że problemem, że nie ma dużych inwestycji w Kędzierzyńsko-Kozielskim Parku Przemysłowym, to są osoby zarządzające tym parkiem. Przez te lata zostało dosyć dużo zrobione, jeżeli chodzi o infrastrukturę, chociażby Pola Południowego, natomiast nic nie zostało zrobione, jeżeli chodzi o pozyskanie inwestorów. Park ma chyba 6 czy 7 lat. Natomiast inwestorzy tam są bardzo mali, tylko tak praktycznie to są firmy, które wynajmują biura w biurowcu i kilka może malutkich hal produkcyjnych. Natomiast szereg innych obiektów, czy to na terenie holdingu Blachownia, czy na terenie ZAK-u, stoi odłogiem i niszczeje. I nikt w tym kierunku nic nie robi. I ja tutaj akurat obarczam winą za to osoby, które zarządzają parkiem przemysłowym. Na jednej z sesji pod koniec ubiegłego roku sytuację Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego sprawozdawał pan prezes Gogołowicz. Radni pytali również o to, jakie on ma pomysły na promocję terenów. Pana usatysfakcjonowała ta informacja, którą przedstawił prezes? Ja niestety, jeżeli pytam się pana prezesa o jakieś takie bardziej konkretne rzeczy, bardziej szczegółowe, to pan prezes mówi zawsze, że nie można o tym rozmawiać publicznie. Więc nigdy nie potrafiłem dojść do dokumentów, które byłyby mi potrzebne, żeby mniej więcej móc ocenić sytuację, jaka jest w parku przemysłowym. A jeżeli chodzi o to promocję tego parku przemysłowego, no to tak jak mówię, od 6 lat nic się nie dzieje, więc nie jestem zadowolony z tego, co się dzieje w parku przemysłowym. Kolejna sprawa to już przed nami, 17 maja sesja Rady Miasta, bardzo ważna, jeżeli chodzi o tematy społeczne, sprawa likwidacji szkół, przekształcenia tych szkół, różnie to można nazywać, przedstawiciele władz miasta mówią o racjonalizacji gminnej oświaty. Tutaj będzie likwidacja szkoły podstawowej numer 14 przy ulicy Kozielskiej, likwidacja 13 z myślą o przejęciu przez stowarzyszenie, no i przekształcenie 20 w filię 12. Przy ostatnich uchwałach intencyjnych było
bardzo duży głos rodziców, głos sprzeciwu. Radni jednak, większość radnych zadecydowała, że pójdziemy w kierunku likwidacji. Pana zdaniem ta reforma jest dobrze przygotowana? Ona w ogóle nie jest przygotowana. Był na to czas. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o reformę oświaty, to ona została wrzucona w ostatnim momencie. Prawnie dozwolonym, by móc podjąć takie uchwały. Poza tym radni nie otrzymali żadnych wyliczeń wynikających, chociażby jeżeli można mówić o oszczędnościach na tym, żadnych wyliczeń dotyczących oszczędności. Reforma oświaty w Kędzierzynie, jeżeli tak to nazwiemy, jest robiona po łebkach i nie od tej strony. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że należy zreformować sieć szkół miejskich. Natomiast na to trzeba trochę czasu. Nie można tego robić z dnia na dzień. Taka reforma powinna trwać kilka lat. My w swoim okresie, w tamtej kadencji, jeszcze jak prezydentem był Wiesław Fąfara, próbowaliśmy wygaszać szkoły. Próbowaliśmy wygasić 14, która dzisiaj została zlikwidowana. Dlatego, że wygaszenie było zdecydowanie mniej obciążone społecznymi czynnikami. Ludzie po prostu by odchodzili na emeryturę, nie przyjmowałoby się nowych pracowników i nie musiałoby być zwolnień. Ja się obawiam, że przy naszej reorganizacji te zwolnienia nastąpią. My nie wiemy, ile tak naprawdę gmina zaoszczędzi na tym. Ale tak jak mówię, jest to zrobione po łebkach, bo reforma powinna objąć wszystkie szkoły i tak naprawdę ona powinna być robiona z dużym wyprzedzeniem, przynajmniej półrocznym. Przynajmniej półrocznym powinni zostać powiadomieni wszyscy dyrektorzy szkół, że słuchajcie, mamy problem w oświacie, brak środków finansowych. Trzeba się zastanowić, jak zreformować naszą oświatę. I gdyby to pół roku wcześniej było robione, gdyby to było transparentne, czyste, to myślę, że sami dyrektorzy by znaleźli dosyć ciekawe rozwiązania, żeby ograniczyć koszty. Zamykać jest łatwo. Gorzej będzie w przyszłości ewentualnie otwierać. Także ta reforma jest dla mnie w ogóle niezrozumiała. A jeszcze, tak jak pani wspomniała, na 17 została zwołana sesja Rady Miasta na godzinę 10 rano. Ja jestem bardzo zdziwiony, bo wszystkie sesje Rady Miasta, a jestem radnym od 13 lat, były przede wszystkim albo o godzinie 14, a jeszcze dużo, dużo wcześniej o godzinie 16. To wyjątkiem jest sesja budżetowa. Wyjątkiem jest sesja budżetowa, która zaczynała się o godzinie 10, 11. To wszystko zależało od tego, jaki był ten budżet, prawda? Ale to jest budżet, to jest najważniejszy dokument w roku i tutaj trzeba na nim długo pracować. A dzisiaj mamy sytuację tego typu, że zwołuje się sesję na godzinę 10. Ja się zastanawiam, dlaczego. No chyba tylko i wyłącznie dlatego, że po pierwsze, wynik sesji jest znany, bo radni koalicji pod wodzą pana prezydenta Tomasza Wantuły już postanowili, że zmian żadnych nie będzie. I żeby nie było właśnie tych oporów społecznych, i to niestety, no, nauczyciele muszą pracować o tej 10. Nie mogą przyjść po południu, tak jak zawsze mogli przyjść i podsłuchać argumentów. Rodzice, dzieci, które uczęszczają do szkół, też muszą być w pracy. Więc to zostało, dla mnie to jest celowe zagranie. Ja mam nadzieję, że jak pani przewodnicząca wróci, bo z tego co się orientuje, jest na urlopie, wszystkie sesje Rady Miasta już do końca tej kadencji będzie robiła o godzinie 10 rano. Jeżeli tak będzie, to proszę bardzo, uznam to za zasadne. Wtedy każdy z radnych weźmie sobie urlop i pojedzie na sesję o 10 rano. Natomiast ja tu nie... To jest celowe zagranie. Wspomniał pan, że sprawa szkół może być już przesądzona. Faktycznie tak jest, że nikt nie będzie miał nic do powiedzenia tego 17 maja? Jestem przekonany, że tak będzie. Jestem przekonany, że tak będzie, bo koalicja, z tego co wiem, spotyka się, rozmawiają ze sobą. I co najważniejsze, argumenty, które na przykład my przedstawiamy jako radni lewicy, czy kolega Jagiełło, który jest przecież osobą, która bardzo dobrze zna się na sprawach oświatowych, te argumenty w ogóle nie docierają. My mówiliśmy na przykład, jeżeli chodzi o szkołę podstawową numer 13 w Rogach, że okej, nie ma sprawy, przekażmy to stowarzyszeniu, ale jest konflikt rodziców, którzy nie należą do mniejszości niemieckiej, ze szkołą. No to można było poczekać rok czasu, żeby po prostu w miarę możliwości mogli dojść do porozumienia.
Nie, wszystko jest robione szybko. Przykładem taki, no dla mnie przykładem już, jeżeli chodzi o likwidację chociażby przedszkola numer 12 i przeniesienie go do szkoły podstawowej numer 20, czyli urząd w ogóle nie był przygotowany, ponieważ nie wiedział o tym, że w szkole numer 20, w tych salkach w piwnicach dzieci nie mogą przebywać więcej niż tam jedną godzinę. Oni myśleli, że te salki w piwnicach wykorzystają na potrzeby przedszkola. Okazuje się, że nie. Dlatego na komisji, na sesji została zmieniona decyzja, że przedszkole zostaje, a szkoła łączy się z szkołą podstawową, 20 łączy się z szkołą podstawową numer 12. Panie Grzegorzu, temat jest rozległy, będziemy go na pewno jeszcze kontynuować w związku z tym, że sesja za około tydzień będzie na pewno szeroko komentowana. Będziemy również pana prosili o te komentarze. Póki co za dzisiaj dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Grzegorz Monkiewicz, członek Rady Wojewódzkiej SLD i radny miejski Rady Miasta Kędzierzyna-Koźle. Dziękuję bardzo.